To proszę bardzo, wylądowaliśmy pod schroniskiem. Zobaczmy, jak jest na zewnątrz. Ja już wiem, ale pokażę wam. Serdecznie! Janek jest Bekę. Janek kamerzysta dzisiaj. Witam serdecznie ponownie na kanale jakim? Poznaj Kraj. TV. Co się dzieje? Korzystając z kilku dni wolnego, jako że jest początek czerwca, piękna pogoda, 20 stopni, wybieramy się z Jonkiem we dwójeczkę, jedziemy w Sudety, Karkonosze, no te rejony, Jelenia Góra i okolice. Tak? Tak jest, zgadza się. Ogólnie okolice Sudetów. No i po drodze, jako że wyjechaliśmy z Krakowa już 3 godziny, jesteśmy w trasie, bo wybraliśmy drogi lokalne, żeby nie jechać autostradą. Zajechaliśmy do miejscowości Rudy, koło Rybnika. Taka oto rzeczka, też nazywa się Ruda. Ona wypływa z tego zbiornika pod Rybnikiem. Bardzo duży zbiornik, nawet mieliśmy ochotę wypożyczyć sobie jachcik, jakąś omeszkę. No możliwości są, wiatr jest. Tak. Sami byśmy byli na jeziorze, no, ale wiatr był. Czwóreczka chyba była, albo trójka, nie? Trójka, no. Klimatyczna rzeka na kajaczek. Przydałoby się popływać, tylko trochę niski ma stan wody. Pewnie tam ta zapora, nie? W Rybniku trochę przytrzymała. No i przejdziemy się kawałek tym parkiem, bo tutaj jest taki kompleks, zespół cystersów, tak? Pocysterski zespół krajobrazowy. No, zrobię tam takie szybkie przebitki. Ogólnie zamiar to jest dojechać dzisiaj pod Sudety. To jest taki postój na rozprostowanie kości. Jako, że już 3 godziny w aucie siedzimy. Był hot dog na stacji. Była kawka. No i co? Jemy. Okazuje się, że ta rzeka Ruda to naprawdę całkiem spora dawka przyjemności, jeśli chodzi o spływy kajakowe, bo tutaj czytamy z tablicy informacyjnej, że jest podzielona na dwa takie odcinki. Pierwszy jest bardzo łatwy, nawet dzieciaki mogą w nim pływać, nie? Zoomowało mi się. A drugi to jest już taki bardziej wymagający. No ale rzeka płynie generalnie bardzo leniwie, jest płytka, więc nawet jak jest wywrotka, to nie ma strachu. Nie? Ja jestem zainteresowany, na przyszłość to bym się chętnie tu wybrał. Jeszcze jest w ogóle kolejka, czynna kolejka wąskotorowa, bo widzieliśmy 3 wagony wypchane po brzegi dzieciakami, jak jechały. Także całkiem spoko. No i faktycznie Ruda wpływa do Odry. Jest taka tablica informacyjna, zapoznajemy się z grubsza. I na pewnym etapie kolejka idzie równolegle z rzeką. Tak, i z drogą. Rzeka Ruda liczy około 50 km długości i w całości płynie przez tereny Polski. Ruda jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Swój żywot zaczyna wysiękami na ogródkach działkowych. Swoją nazwę Ruda zawdzięcza występującym w jej okolicy i wydobywanym w okresie nowożytnej działalności tutejszych cystersów rudom darniowym żelaza. Rzeka ma ogromne znaczenie dla historii regionu. Za sprawą funkcjonujących w Rudach w latach 1255-1810 mnichów z zakonu cystersów. Mnisi ci słynęli z budowy młynów na okolicznych ciekach i znacząco przyczynili się do rozwoju kulturalno-gospodarczego ziemi rudzkiej. Wody rzeki ze względu na zanieczyszczenia zaliczane są do wód pozaklasowych. Poprzez budowę zapory na rzece utworzono jezioro Rybnickie.
rzeka Ruda płynie z południowego wschodu na północny zachód. Jonek zakupił sobie, co ty sobie zakupiłeś w tym klasztorze? Dziczyznę. Szynkę z jelenia, z niedużym dodatkiem wieprzowiny. A może nawet udziec. Bez... To masz udziec z jelenia, czyli szynkę, no, wędzona. No spróbujemy, to nie są tanie rzeczy, bo... Ile dajesz za te, za te 10 plasterków? Kilogram kosztuje 150 zł, więc odpowiednio według wagi zapłaciłem, ale... Zobaczymy. 150 zł za kilo sobie życzą? Tak. No, wygląda apetycznie, to coś takiego. Będzie dzisiaj test pewnie wieczorem, tak? Na albo pewno. Na śniadanie. Na pewno dzisiaj, a na pewno w czasie tego wyjazdu. Więc... No bo ci się zaparzyć się w plecaku, jak nie zjesz. To nieduża paczka, 100 gram to... Może na smak. Na ognisko może pójdzie, nie? No, tylko żeby nie trafić na wegetarian, bo to... A no tak, bo jak na wegetarian trafimy, to nie będzie wędlinki. Nie. Janowice wielkie. Wylądowaliśmy w takiej knajpie, restauracji tuż obok torów kolejowych i dworca PKP. Jonek tutaj polecił to miejsce, bo mówi, że kiedyś jak jeździli rowerami, to tutaj byliście na konsumpcji. No takie przyjemne, pozytywne zaskoczenie zaraz przy dworcu, do którego można dojechać bezpośrednio z Krakowa, przynajmniej to w tamtym roku było możliwe. Ostrzy mnie ta kamera? Tak. Ostatnie szwankuje. No i wzięliśmy sobie placki po węgiersku, 32 zł za placuszki, do tego sałatki, surówki. Bierzemy się za konsumpcję, bo dzisiaj czeka nas noc pod namiotami, pod schroniskiem Szwajcarka. No i trzeba będzie jakoś to przeżyć, nie? No prognozy są takie, że ma być koło 3 stopni, więc... 3 stopnie na plusie w nocy, a jest czerwiec. Smacznego. Ja już jestem bardzo głodny. Dziękuję. Jonek też wziął takie. Co ty tam jeszcze niesiesz, panie kolego? Zupę jarzynową. Wygląda tak dość uczciwie. Ile ona kosztowała? 12 zł. O, to sobie poprawisz jeszcze placki. No, no. Jest tutaj. Treściwie. Aha. Jest fasola, ziemniaki. Smacznego. Kapucha. Dziękuję. To proszę bardzo, wylądowaliśmy pod schroniskiem Szwajcarka. Jonek już rozpoczyna przygotowywanie swojego apartamentu trzyosobowego. Mój jeszcze nie gotowy. Ja będę spał tutaj koło słupa energetycznego, bo tylko tam jest tak najrówniej. Patent z dwoma namiotami to już mieliśmy ostatnio w Beskidzie Niskim w Zyndranowej. No i w sumie sprawdził się, dlatego też tutaj ogarniamy. No, no i zaraz chillaucik, jak tylko się rozbijemy. Tam już w dole się pali ognisko. Proszę bardzo, już na gotowo. No to co, apartamenty rozstawione pod schroniskiem Szwajcarka. Ja śpię w trójce, Jonek w dwójce. Dzisiaj tak wybrał. Później pokażemy, jak się w środku tam urządziliśmy, jakie mamy wygodne posłania. Przyszła pora zrobić teścik. Coś takiego tutaj zakupiłem. Są cztery rodzaje, postanowiłem wziąć najbardziej chmielowe. No ale to takie leciutkie jest. Czeskie piwo, nie? Czeskie, tak. Leciutkie, czeskie, leciutkie. W smaku leciutkie, 6% mocy podjonka i 13% ekstraktu. Ja wziąłem piwo Wielka Sowa, a
mieliśmy po trasie. Wielką sowę. O, takie. A ty to w ogóle wziąłeś lagerka 4.9. No. I goryczka jedna nasz 1 na 6, to w ogóle leciutkie, nie? Tak. A to jest smakowe? Pszeniczne. O, no i na razie kulturalnie sobie siedzimy, odpoczywamy. Jest bardzo dużo ludzi, pełny parking samochodów. Tutaj musicie wiedzieć, że można wjechać autem pod schronisko, ale 3 dyszki parking kosztuje. No także wjechaliśmy. Polówka dała radę. Było ciężko, bo zrywała miejsca podjazd, ale wyjechaliśmy. Dzień dobry. Godzina 8. 8.20. Temperatura w namiocie już o tej godzinie osiągnęła 24,3 stopnie, więc uciekamy, bo już jest bardzo gorąco. Wyszło słońce, nie? Ogólnie w nocy to było zimno. Było około 4 stopni Celsjusza, w namiocie było około 6. Ja spałem pod 2 śpiworami. Pokażę, jak to wygląda. Grajdołek. No i cały czas zjeżdżałem, bo no jest tutaj taka równia pochyła. Nie ma równego terenu, tylko jest pochyły. A piękna poduszka. Do spania. Jeszcze podłożyłem sobie kurtkę, bo było mi, słuchajcie, no za nisko. No i spałem pod 2 śpiworami. Jeden śpiwór miał komfort. To jest jesienny. Ten śpiwór miał komfort do... Co? Do ile on miał tutaj? No zimno było pod jednym śpiworem i jeszcze się drugim nakrywałem, no, dodatkowo miałem 2 śpiwory. Spałem też w czapce, proszę Państwa, bo było zimno. No ale nie spociłem się, ale już później było w miarę komfortowo. Wychodzę z namiotu, bo Jonek już do mnie dzwonił. Idziemy na śniadanko. Zobaczmy, jak jest na zewnątrz. Ja już wiem, ale pokażę Wam. Piękne słoneczko. Ciepło się robi już. No ale dzisiaj ma być trochę rześko. Miałem tutaj dziurę małą w namiocie. O. Ale żmija mi żadna na szczęście nie weszła do środka. Jak tam nocka? Bardzo dobrze. Chociaż no, może o kurwa, tak to jakie mam zakwasy po Tatrach, ty. Ale przechylałem się. Tam. Ja też zjeżdżałem, co chwila się poprawiałem. Tym nogami się zapierałem tutaj o namiot, wiesz? Jak się budziłem, to nogi były tu. No ja byłem tutaj w rogu, tak wciśnięty, wklejony w to, ale no, chyba jestem wyspany. Na takim małym, w takim małym śpiworku spałeś? To jest mata. A, mata. Śpiwór jest grubszy, no, ale spałem lepsze w sofcelu i w śpiworze. Ja też spałem w ubraniu w 2 śpiworach i w czapce. I powiem Ci, nie spociłem się w nocy. Najgorsze było to, że trzeba było wstać gdzieś tam o 4 rano się załatwić. Wytrzymałem do 6. Idziemy na śniadanie. Jajecznicę chyba jakąś, nie? Szymanie. No i wędzinę z jeleniem. Ty, ja bułki jeszcze mam w samochodzie, to chyba te bułki zjem. No dobra, no nie ma co czasu tracić. A, masz tą wędzinę, pokaż to jeszcze. Szynkę z jelenia. No. Wytrzymała. Janek, jak ty sobie ładnie posmarowałeś kanapki masłem.
Równomiernie po prostu. Równomiernie. A, kurde. Wziąłeś kawę? Wyjeżdżamy spod schroniska Szwajcarka. Jonek tutaj otwiera szlaban do wyjazdu. Jest taki patent, że szlaban jest na sznurek. Mogą wjechać tylko ci, co nocują, albo cała reszta za 30 zł. Patent na naturalny kamień. Można jechać, mówisz? Proszę bardzo. 10 zł. No proszę bardzo, proszę.